Jedna z pasażerek miejskiej komunikacji wystosowała do PGK w Suwałkach list z wykazem nieścisłości na rozkładach jazdy autobusów miejskich. Adresatka w piśmie, które trafiło także do naszej redakcji, skarży się na chaos informacyjny i lekceważenie osób korzystających z miejskiej komunikacji. Prezes PGK przeprasza za błędy w rozkładach. Część z nich już została poprawiona. Nieścisłości, jak słusznie zauważyła pasażerka, pojawiają się niemal przy każdej zmianie rozkładów. Zgodnie z nadesłaną do PGK czarną listą, godziny odjazdów autobusów z tablicy na przystankach nie pokrywają się z godzinami na tablicach informacyjnych ze strony internetowej PGK. W niektórych przypadkach sięgają one kilkunastu, a nawet 20 minut. Do maila załączono załączniki przedstawiające te rozbieżności, które składają się z dwóch jakby elementów. Zrzutu ze strony internetowej, podobno naszej, i z tabliczki, które są przedstawiane na przystankach autobusowych. Wbrew temu, co w tym mailu jest zapisane, to nie jest zrzut z naszej strony internetowej. Nasza strona internetowa ma zupełnie inny układ danych, inną szatę graficzną. Można sprawdzić, że jakby to nie potwierdza się to, co w tym mailu jakby napisane, że jest to zestawienie naszej strony internetowej z tabliczkami. Nawet termin wprowadzenia nowych rozkładów jazdy jest inny w tych załącznikach. Wprowadziliśmy zmiany z 1 września, a nie z 5 września. Pomimo iż PGK nie znalazło w internecie portalu, z którego pochodzą nadesłane mailem zrzuty ekranów, to nie wypiera się błędów, które popełnili jego pracownicy. W czym problem? Komunikacja miejska w Suwałkach funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie dość kompleksowe, znanej firmy. Niestety w oprogramowaniu w tym na czas nie dostarczono szablonu, tabliczki takiej, jak jest umieszczana na przystankach. W związku z tym, wprowadzając nowe rozkłady jazdy, musieliśmy tabliczki na przystanki drukować w innym oprogramowaniu, niekompatybilnym z oprogramowaniem zarządzania komunikacją miejską. To znaczy musieliśmy ręcznie wprowadzać do drugiego oprogramowania dane i jak to przy każdej pracy ręcznej, mogły się zdarzyć tam pewne błędy. Jeżeli one są, a wynika z tego, że jakaś niewielka ilość tych błędów się wkradła, oczywiście za to przepraszamy. PGK nie zawsze też nadąża za zmianą nazw przystanków, w wyniku czego nazwy przystanków w nadawanych w autobusach komunikatach głosowych nie zgadzają się z nazwami na tablicach informacyjnych. Zmiany te dotyczą generalnie rzecz biorąc zmiany kilku nazw, kilku ulic w Suwałkach, o których wszyscy mieszkańcy zapewne wiedzą. Musieliśmy w związku z tym nagrać ponownie informację głosową. Nie jest to taka prosta czynność, jakby się to wydawała. Wymaga ona jednak sporo czasu i sporo pracy. Tymczasem no, same zmiany zostały wprowadzane na przełomie lipca i sierpnia i tego czasu do nagrania, przetworzenia i wgrania na autobusy było niewiele. W związku z tym rzeczywiście 1 września było kilka autobusów, które miało te informacje jeszcze idące, podawaną informację głosową dawną. W pierwszych dniach września te kilka autobusów zostało również nagranych. Kolejna kwestia to brak informacji o zmianie trasy autobusów. Niektóre linie funkcjonujące w suwalskiej komunikacji mają po dwa warianty. Tak jak na przykład linia numer 14, która niektóre kursy linii numer 14 idą na przykład do Małej Huty. W związku z powyższym rozkłady jazdy oczywiście muszą zawierać informacje o tym, który kurs jest ewentualnie w tym drugim wariancie. Te rozkłady jazdy, które zostały zainstalowane, tej informacji nie posiadały, za co przepraszamy. Od poniedziałku znowu będą obowiązywały nowe rozkłady, co ma związek z zakończeniem remontu ulicy Kolejowej. Te rozkłady jazdy będą już wykonane w tym samym oprogramowaniu, w którym funkcjonuje strona internetowa i o którym opiera się zarządzanie komunikacją miejską, ponieważ autor oprogramowania dostarczył już nam szablon takich tabliczek przystankowych. W związku z powyższym zarówno tabliczki przystankowe, jak i internet, jak i autokomputery, wszystko będzie funkcjonowało w oparciu o jedno oprogramowanie.